Kuchnia amerykańska charakteryzuje się połączeniem wielu kulinarnych styli. Wynika to z różnic kulturowych, które od wielu lat kształtowały tamtejszą kuchnię. Dziś przedstawię przepis na sałatkę z serem feta oraz awokado. To połączenie składników powinno zachwycić wszystkich miłośników zróżnicowanych smaków. Do przygotowania sałatki potrzebuję miks sałat, sos sałatkowy sałatka hawajska Knorr, ser feta, wędzony boczek pokrojony w plastry, dojrzałe awokado, pomarańcze, oliwę z oliwek, sok pomarańczowy oraz pikantny ketchup. Na początku wsypuję sos sałatkowy do dużej miski i łączę go z oliwą, ketchupem oraz sokiem pomarańczowym. Następnie wyjmuję z awokado pestkę i kroję ją już w kostkę. Pomarańcze obieram okrajając dookoła skórkę i nacinam ją już wzdłuż włókien tak, aby rozdzielić poszczególne części. Następnie kroję ser feta w kostkę, przekładam wszystkie składniki do miski z sosem i dodaję sałatę. Pokrojony w kostkę boczek podsmażam na patelni. Wytopiony tłuszcz usuwam i dodaję boczek do pozostałych składników. Następnie wszystko dokładnie mieszam i posypuję sałatkę grzankami. Sałatka z serem feta i awokado to propozycja dla wszystkich, którzy są otwarci na nowe, niebanalne połączenia smaków.